Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Polski. Witajcie. Dawid i Wychłaman, dzień dobry. Witajcie serdecznie. Witamy serdecznie. Chciałybyśmy... Tak i specjalnie sobie... się tak Hania przedstawiła, zaraz powiemy dlaczego. Właśnie. Tak sobie pomyślałyśmy, że zrobimy sobie taki cykl... Bo życie pisze najlepsze scenariusze, od tego trzeba zacząć. Życie pisze najlepsze scenariusze. I dzisiaj jest bardzo ważne święto dla katolików. To jest święto wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. I zrobimy sobie coś takiego jak z kalendarza katolika. Z kalendarza katolika i po prostu zrobimy tak, żeby właśnie specjalnie każdy taka nasza wrzutka, taka przypominajka dla katolika o tych świętach ważnych, tak? Będzie specjalnie zatytułowana właśnie z kalendarza katolika. Po to, że osoby, po to, że osoby, których nie interesuje, nie są tego wyznania, nie interesują, że tak powiem, ich nasze przemyślenia, tak, nie muszą zupełnie tego otwierać i tego oglądać, żeby się też nie czuły oszukane, że coś tam siostry miały innego mówić, a się okazało, że gdzieś tam przemycamy. Nie, to jest dobrowolność, wolność i wybór tego, co chcesz oglądać, nie? Tak jest. Także... No i też miałbym powiedzieć, że dzisiaj, dlatego że to wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa... To nie, to może to jest tak. Nie, no to powytłumacz może. To chodzi o to, że to jest niedziela wstąpienia Jezusa Chrystusa, 40 dni po Wielkanocy, po zmartwychwstaniu. I tak naprawdę to powinno być w czwartek 26, ale chodzi o to, żeby to była właśnie niedziela, gdzie katolicy mogliby uczestniczyć przy świętej z tego. Ale właśnie, to jeśli jeszcze 26 tak nam się ładnie udało, bo żeśmy zapomniały, no może o swojej nie. Zapomniałyśmy nagrać. Bo byliśmy tyle wszystkiego. No i też mieliśmy chciałyśmy na głowie. Z okazji 26 maja, Dnia Matki, no przede wszystkim naszej najcudowniejszej po raz kolejny, ale wszystkim mamom złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo... Zdrowia przede wszystkim. Ja myślę, że pociechy z dzieci, bo to jest chyba najważniejsze. Uśmiechu. Zero strachu. Zadowolenia z życia. Pogody ducha. Radości. Chciałyśmy powiedzieć, że od matki wszystko się zaczyna. Matka daje życie, mama jest tą pierwszą taką osobą, która nas... uczy wrażliwości i chroni przed światem. I powiem, że ja na przykład sama prywatnie mam takie odczucia, ja już jestem dzisiaj też mamą, no niedługo mogę być nawet babcią, bo już mam ponad 20-letnie córki, także wszystko jest możliwe, ale chciałam tylko powiedzieć, że mi mama zawsze, jak teraz w tym normalnym takim życiu, oprócz tego, że zawsze biegnę do mamy, żeby się tam przytulić, wyżalić, ale jak mam jakieś takie myśli, rozterki, i szukam w myślach takiego schronienia, to oprócz tego, że zawierzam Panu Bogu i bardzo dużo się modlę, to zawsze pierwszą myśl, jaką mi się kojarzy, gdzie szukam tej właśnie takiego dobrego myślenia, to jest dom rodzinny, to jest mama, to są jej przytulanki, to jest bacier z nią, to jest obiad, to jest sprawdzanie paznokci, czystości, bo to jest cała ta opieka, cały ten zapach, cała ta... Mama w podomce, że tak powiem, matka jest tylko jedna. Matka jest tylko jedna. Także wszystkim mamusiom, tym z mniejszym stażem, z tym większym, tych wszystkim mamom, które są z nami, które mamy tą radość do nich się przytulić, no i te, które ale odeszły. I też tych, których odeszły, bo ja zawsze będę, że tak powiem, współczuła i tego, bo sama nie wiem, jak to może być, jak osobie najbliższej twojemu sercu i nie ma. Także wszystkim mamusiom w niebie też życzymy wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękujemy, kochani. Cudownego odbycia, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Dziękujemy.